Czy ja już mówiłem, że lubię śmieci jeść? Czy ja już mówiłem, że lubię śmieci jeść? Chyba nie mówiłem, lecz Oskar byłem. O, jesteście już tutaj. No to lecimy dalej po przerwie. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko zaprogramowaliście tak jak należy. No, i teraz zastanowimy się, jak uatrakcyjnić naszą grę. No, bo przypominam, że tam troszeczkę jest nieciekawie z tego względu, że te śmieci bardzo szybko, bardzo szybko nam spadają. Lubię śmieci. O, dźwięk jeszcze został z poprzedniego odcinka, ale go wyciszyłem. No, i mamy segregować te śmieci, co jak widać nie jest łatwe, bo one strasznie szybko, strasznie dużo ich leci. Więc po pierwsze zmniejszę troszeczkę te latające śmieci. Żeby ich tak dużo nie było i każdy śmieć w swojej głowie ma coś takiego, że czeka dwie sekundy zanim utworzy klona. No to jeżeli tutaj zmienię na na przykład 5 sekund, no to śmieci już nie będą leciały tak często, te śmieci papierowe. No to samo muszę zrobić w tutaj 5 w jabłuszkach. No i to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, już teraz nie lecą tak często, już będzie prościej grać, tak? Już nie, nie spadają tak często. O! No, może nawet zbyt wolno teraz. Być może, że właśnie powinienem dać nie 5, a na przykład 3 sekundy. I w drugim śmieciu 3 sekundy. I w ten sposób spowolnić nasze śmieci. No to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że te śmieci spadają na podłogę, jak mi się nie udało ich zebrać do kubła, no i leżą sobie na tej podłodze. Żeby gra miała sens, przydałyby się jakieś punkty. Że jak wrzucę śmieć do Oskara, no to zdobędę punkt. No i żeby dobrać dodawanie punktów, no to muszę zrobić zmienne. Zmienne, czyli coś, co się zmienia. No tak, bo punkty się zmieniają czyli zmienne, no i tu jest taka moja zmienna, ale ta moja zmienna nam nie będzie potrzebna. Zrobię sobie utwórz zmienną i nazwę ją punkty. Czy ona ma być widoczna dla wszystkich duszków, czy tylko dla tego duszka? No dla wszystkich duszków, bo ut 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 utworzyłem ją teraz w jakimś tam, nie wiem, który miałem duszek, a papierek chyba zaznaczony, ale punkty są ogólnie przydzielane, dla jabłek, dla papierków i tak dalej. Czy zmienna ma być przechowywana w chmurze na serwerze? No to się przydaje wtedy, kiedy robimy jakieś zmienne z rankingiem na przykład kolejnych graczy i tak dalej. My nie chcemy na serwerze, wręcz przeciwnie, będziemy chcieli, żeby ta zmienna przy każdej grze zaczynała się od nowa, żeby każde uruchomienie gry powodowało, że punktów jest zero. Więc zostawiam dla wszystkich duszków punkty OK. No i tu na górze mi się pojawiły już, już punkty. No i teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić w na przykład scenie, no bo powiedzmy scena to będzie ta, taka, ten taki duszek specyficzny, bo nie nieistniejący, tylko taka jako tło. Ta scena ma grać nagranie, ale ma też na przykład liczyć punkty. No to co? Kiedy otrzymam, właśnie nie kiedy kliknięto flagę, bo kiedy kliknięto flagę, to mam zerować punkty, czyli kiedy kliknięto flagę, ustaw punkty na zero. Natomiast kiedy otrzymam no właśnie, muszę utworzyć nową wiadomość, bo jeszcze jej nie ma. Przyznaj punkty. Kiedy otrzymam przyznaj punkty, to muszę zmienić punkty o jeden. Czyli na przyznania będę zwiększał te punkty, więc zmieniam punkty o jeden. No właśnie, ale nic jeszcze nie wysyła tej wiadomości, tak? Bo mam kiedy otrzymam tą wiadomość, ale co ma wysłać tą wiadomość? No tą wiadomość ma wysłać na przykład Oskar, tak? kiedy wylezie z kubła szarego, no i drugi Oskar, który wylezie z kubła yy, tego yy, zielonego. Czyli w szarym kuble, kiedy otrzymam Oskar wyłaś z kubła, no to nadam wiadomość, czyli nadaj komunikat, przyznaj punkty. I teraz, za każdym razem, kiedy Oskar otrzyma swój komunikat, Oskar, wyłaś z kubła, to znaczy, że to będzie sygnał do tego, żeby wysłać inny komunikat o przyznawaniu punktów. Na razie to mamy tylko w szarym, więc tylko szare punkty będą nam zwiększały. O, już mamy dwa punkty, trzy punkty, a jabłuszko do kosza, no niestety, nie zwiększa. Czyli to samo, kiedy w jabłku. Nie, przepraszam w kuble zielonym, kiedy otrzymam wiadomość Oskar Zielony, to nadaj, nadaj co? Przyznaj punkty. I dzięki temu powinno nadawać punkty, czyli klikam flagę, punkty się zerują, wrzucam papierek, wrzucam jabłuszko, papierek. Jabłuszko, punkty się. O, Jabłuszko jeszcze. Jest. Jest. Czyli przyznawanie punktów mam gotowe. A na chwilę obecną zapraszam Was do zaprenumerowania tego kanału. Kliknijcie gdzieś tam na dole przycisk Subscribe. Subskrybuj. Dzięki temu będziecie dotrzymywać powiadomienia o tym, i dzięki temu też YouTube będzie rozpowszechniał moje filmy szerzej jako budzące większe zainteresowanie. Do zobaczenia, cześć i pa!